Kolejne doniesienia prasowe, kolejne informacje pojawiające się z dnia na dzień potwierdzają nasze obawy, wielokrotnie podnoszone wątpliwości co do realnych szans na realizację programu budowy dróg krajowych autostrad w latach 2008-2012, a szczególnie w roku 2009. Dotyczy to także bezpieczeństwa na polskich drogach. Przypomnę, w dniu dzisiejszym pojawiły się informacje, że polskie drogi zabijają. Że polskie drogi zabijają. Dlaczego zabijają? Dlatego, że nie dba się o właściwe nakłady na podniesienie bezpieczeństwa na naszych drogach. Przypomnę, jesienią ubiegłego roku rząd zmniejszył kwotę na bieżące utrzymanie dróg o 40%. Co to oznacza? Oznacza to, że 40% planowanych prac związanych chociażby z likwidacją kolei, chociażby z budową kolejnych przejść dla pieszych czy sygnalizacji świetlnych, które by podnosiły poziom bezpieczeństwa na drogach krajowych, po prostu te prace nie będą wykonane. Docierają ostatnio informacje o dużych kłopotach w realizacji autostrad, szczególnie autostrady A2. Autostrada A2 boryka się z coraz większymi kłopotami. Szczególnie zagrożona jest realizacja odcinka Stryków-Konotopa. Dowiadujemy się, że firmy, z którymi negocjowano, z którymi rozmawiano o możliwościach przystąpienia do przetargów, odstąpiły od rozmów, tłumacząc to kłopotami finansowymi. Ja bym powiedział krótko, rząd nie radzi sobie z budową autostrad. Rząd doprowadza do zapaści w realizacji programu budowy autostrady A2, która miała dowieść kibiców na Euro 2012 i już jesteśmy praktycznie przekonani. Z wielką przykrością stwierdzamy, że już kibice tą autostradą A2 nie dojadą do Warszawy. Mieliśmy bezpiecznie poruszać się autostradą A1 między Warszawą a Gdańskiem. Praktycznie rzecz biorąc, ten projekt już musimy zapomnieć o jego realizacji na 2012. Mieliśmy się bezpiecznie poruszać drogą ekspresową między Warszawą a Krakowem. Wiemy już, że odcinek między województwem świętokrzyskim a Krakowem będzie realizowany prawdopodobnie dopiero około 2016-2017. Z tej perspektywy można powiedzieć w jakimś abstrakcyjnym terminie. Okazuje się, że decyzje środowiskowe tak naprawdę blokują inwestycje drogowe. Mówi się jeszcze o tym nieoficjalnie. Ja przypomnę, że ustawa o dostępie do informacji o środowisku, ustawa przygotowana przez rząd, przygotowana przez i przeforsowana wbrew uwagom opozycji jesienią, w październiku ubiegłego roku, interpretowana w sposób, jaki dopuszczają niespójne zapisy, powoduje, że wiele tych inwestycji drogowych musi zostać przeprojektowanych, musi czekać w swojej kolejce na właściwe decyzje środowiskowe. Reasumując, stan realizacji programu drogowego po wycofaniu 10 miliardów złotych z budżetu, po zerwaniu rozmów z firmami, które miałyby realizować A2 Stryków-Konotopa, po wątpliwościach, jakie pojawiły się w stosunku do pozostałych odcinków mających być realizowanych przez Kulczyka, tworzy obraz niemożności tego rządu, tworzy obraz katastrofy w inwestycjach drogowych.